Startujemy? Yes, of course. Ze mną sztab szkoleniowy Michała Cieślaka, Adam Jabłoński, Rafał Wojda. Witam serdecznie. Serdecznie witamy. Witam wszystkich. Zanim zaczniemy o Michale Cieślaku, porozmawiamy o przygotowaniach, o najbliższej walce. Muszę, Adam, zapytać Cię o Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Jak kilku Twoich zawodników boksowało? Wiem, że z pewnych rzeczy jesteś niezadowolony, w zasadzie z werdyktu, ostatniego werdyktu, więc słuchamy, jak ta impreza według Ciebie przebiegła i jak wrażenia? Impreza dobrze zorganizowana, walki na wysokim poziomie. Naprawdę mogę tak stwierdzić. Ja jestem niezadowolony z werdyktu, dlatego że z werdyktu Rafała Grabowskiego, dlatego że przegrał stosunkiem głosów 2-3, a dla mnie ewidentnie tą walkę wygrał. No jak można dawać zawodnikowi, który się odwraca plecami, ucieka po ringu, dać wygraną walkę? No to po prostu dla mnie to jest nieporozumienie. No dobra, to przechodzimy teraz do spraw Michała Cieślaka. Michał w końcu wraca po 10 miesiącach przerwy. Miałem okazję go przed chwilą oglądać na tarczy, na treningu. Jest naprawdę bardzo duży głód walki. No jest głód walki, ale to nieistotne, bo na tarczy i na worku, jak zawodnik się dobrze prezentuje na tarczy i na worku, to nie zawsze może mieć przełożenie w odzwierciedlenie w ringu. Tam ma się dobrze zaprezentować, ale wierzę, że tak będzie. Jaki był podział treningowy? Kto więcej z Michałem współpracował? No, razem współpracowaliśmy, także ja nie będę tu po prostu. Wydaje mi się, że w tych przygotowaniach dużo więcej wkładu miał Rafał. Głównie przygotowywałeś siłowo, czy też jeśli chodzi o elementy techniki? Nie, razem z Adamem robiliśmy technikę. Te przygotowania były trochę inne niż te wcześniejsze. Ustaliliśmy wszyscy wspólnie, że Michał sam jakby zorganizuje sobie zaplecze przygotowania motorycznego, ma duże doświadczenie, jest wielu specjalistów od przygotowania motorycznego, także my z Adamem zajmowaliśmy się tutaj techniką, ale kontrolowaliśmy to wszystko na sparingach, na treningach, więc na tą chwilę jego forma jest optymalna moim zdaniem i w ringu będzie ogień jak zawsze i to będzie udany powrót. Widzicie Michała boksującego w wadze ciężkiej? Ja uważam, że ma duże szanse i sami się przekonacie, że tak będzie. Trzeba przyznać, że widziałem Michała w różnych formach, dobrych, bardzo dobrych, nieraz był zmęczony, nieraz czegoś tam brakowało, był w dobrej formie, ale czegoś jednak brakowało, natomiast dzisiaj po tej długiej przerwie widać głód przede wszystkim walki, chęć i pozytywna energia, być może dlatego, że nie musi dymać tej wagi, tak jak z Michałem rozmawiałem, no bo jednak to jest komfort, tak? Widać, że po prostu już się pali do tego ringu. No tak, nie boksował rok czasu, no jest zawodnikiem zdeterminowanym, który jest tutaj zorientowany na sukces, chce wygrać, chce wygrywać, dąży do Mistrzostwa Świata, chyba każdy zawodnik, no nie boksował rok, to jest bardzo długa przerwa, więc wcale mu się nie dziwię, każdy zawodnik, który by tyle nie boksował, to pewnie tak samo byłby głodny boksu jak Michał, no i my też chcemy, oczywiście czekamy na tą walkę, żeby dalej być w grze, żeby Michał wrócił, wygrał i żebyśmy mogli dalej uczestniczyć w jego rozwoju i cieszyć się jego sukcesami. Michał podpisał pewien dokument, że już będzie, że tak powiem, grzeczny, że już co złe to za nim, teraz będzie tylko lepiej. Cieszycie się chyba, że w końcu wszystko wróciło na dobre tory. Michał widać, że wyciągnął wnioski, wie jakie błędy popełnił i teraz może być tylko lepiej. No pewnie, że się cieszymy, kurczę, wrócił. Wszyscy czekamy na jego walki, dlatego że daje emocjonujące walki. Także wszystko jest na dobrej drodze. Iwica Bacurin będzie ostatecznie rywalem Michała Cieślaka. Jak dowiedzieliście się o zmianie tego rywala, byliście zadowoleni. Początkowo miał być młodszy Chorwat, niepokonany. Ten zawodnik jest na pewno trochę bardziej doświadczony, ale ma też kilka porażek na koncie. Wydaje mi się, że będzie trochę łatwiejszym rywalem niż ten młody, gniewny pięściarz. Ja uważam, że bardzo dobry przeciwnik, jak na walkę po przerwie. Jest, ma duże doświadczenie, dużo walk. Jak przegrywał, to przegrywał z czołówką. Dużo zmian musieliście robić, jeżeli chodzi o trening. Wiadomo, inny rywal, inaczej się prezentuje w ringu, więc pewnie trzeba było jakieś korekty zrobić. No nie do końca. Sam proces treningowy wyglądał podobnie. No były
wszystkie jednostki zawarte, biegowe, te siłowe, cały czas praca nad techniką. Oczywiście założenia taktyczne są inne, ponieważ jest to waga ciężka, jest to inny przeciwnik, więc to, co mogliśmy, jak już go poznaliśmy, to, co mogliśmy właśnie Michałowi, co staraliśmy się wpoić do głowy, to właśnie robiliśmy, nastawić go w pewien sposób taktyczny i tyle. Więc w zasadzie te przygotowania były bardzo podobne, no, tylko inna taktyka, ponieważ inny jest przeciwnik. Jak Adam sparingi Michała z Zygmuntem i z Koselą? No właśnie tak nie do końca, bo Kosela miał pomagać nam więcej w tych sparingach, jednak rozchorował się, ale jego pomoc była też bardzo pożyteczna, bo to jednak duży zawodnik dwumetrowy. No i tu głównie skorzystaliśmy z Łukasza Zygmunta. Sporo było tych sparingów, także myślę, że wystarczająco. Tomek Adamek teraz trenuje w Łomnicy, w osadzie Śnieżka, przygotowuje się do startu 18 listopada w Częstochowie. Myślicie, żeby tam trochę do Domka pojechać, żeby Michał z nim posparował? No byłoby świetnie, żeby tam znalazł się na tym obozie, ale no nie wiem, ja nic na ten temat nie wiem. Cieślak, Zimnoch, obejrzelibyście takie starcie? Cieślak, Bacurin. To jest starcie, które na tą chwilę mnie interesuje. Nie boksował rok. My możemy sobie mówić tutaj o tej tarczy, że on dobrze się prezentuje, ma dobrą formę. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie boksował rok. Inni zawodnicy są w treningu. Poczekajcie, bo idzie, więc nie mogę teraz powiedzieć tego, co bym chciał. Nie boksował rok. Ja osobiście naprawdę czekam na tą walkę. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok, ale to jest jednak rok przerwy i chcę, żeby Michał wszedł do tego ringu, wygrał i będę spokojniejszy i na tej walce na razie się skupiam. No dobra, no to tego właśnie Michałowi życzymy, do udanego powrotu, naprawdę dobrej, zwycięskiej walki. Późna godzina, więc panowie was nie zatrzymuję. Ja wam dziękuję za rozmowę. No, dziękujemy i zapraszamy na walkę. Dziękujemy, dobrej nocy.